było dalej? Potem były Przybylski, to był Fiat, pewnie Polonez, tak? Tak, 3 lata, nie, to był Polonez. W pierwszym roku jeździliśmy, to znaczy w 87, Polonezem 1600 grupy A. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, zresztą Krzysiek Kołowczyk zdobył wtedy wicemistrzostwo. To był najgroźniejszy konkurent Pawła Przybylskiego. Tyle mogę powiedzieć, że właśnie jak Paweł po mecie odcinków specjalnych prosił mnie, żebym sprawdził czasy, to w zasadzie tylko interesował go czas odcinka specjalnego Krzyśka Kołowczyka. No i potem jeździliśmy następne 2 sezony Polonezem 1500 Turbo. To był taki eksperymentalny silnik, który powstał w OBR-ze, ponieważ Polonez był takim samochodem, który wiadomo było, że będzie produkowany, natomiast tym silnikiem 1500 czy nawet 1600 normalnym był autem zbyt ciężkim i postanowili sprawdzić nową jednostkę napędową z turbonaładowaniem. Robili to właśnie na samochodach sportowych, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że no, ta płaszczyzna doświadczenia jak gdyby jest bardzo, bardzo jakaś taka wspólna ze sportem. Po prostu wszystkie sprawy, jakieś takie słabe punkty konstrukcji wychodzą bardzo szybko właśnie w sporcie. Że kierowca doświadczalny musiałby tygodniami, miesiącami jeździć, żeby coś się urwało, żeby coś okazało się, że nie wytrzymuje jak gdyby próby, to w sporcie to się okazywało już na przykład po 3-5 godzinach jazdy. Także jeździliśmy takim Polonezem z tym silnym strukturą ładowaniem. My też zajmowaliśmy, jak dojeżdżaliśmy, to zajmowaliśmy bardzo wysokie miejsca. No nieraz nawet udało nam się na drugim miejscu przyjechać w świat generalnej rajdów Mistrzostw Polski, więc to były miejsca naprawdę takie znaczące. No nieraz nie dojeżdżaliśmy, bo wiadomo, że niejednokrotnie musieliśmy ten wynik sportowy kłaść na ołtarzu nauki.